Witajcie po dłuższej przerwie. Akurat mam dzisiaj chwilę wolnego czasu, także ruszamy z kolejnym materiałem. Dzisiaj oczywiście nie będzie to zupełnie dronowy materiał, ze względu na to, że laptop, na którym przygotowywuję wszelkie filmy na kanale, no jednak już od dłuższego czasu daje o sobie znać. Przypomina, że jednak chłodzenie nie było dawno czyszczone. To jest laptop, przy pomocy którego nagrywam filmy, zamieszczam wam materiały na kanale YouTube. Także widzicie część mnie też tutaj w ujęciu, bo jednak matryca jest błyszcząca i odbija światło. Z góry was przepraszam za takie ujęcia, jakie będą, no bo jednak dzisiaj, kiedy nagrywam ujęcie, no jest jednak ciemny dzień, pochmurny. Światło, które tutaj teraz włączę, pewnie będzie was nieco rozpraszać, no ale ja jednak będę musiał z niego korzystać, żeby tutaj wszystko widzieć. Co dzisiaj w materiale? No dzisiaj akurat zajmę się rozebraniem tego laptopa, przeczyszczeniem jego układu chłodzenia. Pokażę wam też, jak się nakłada w nim pastę termoprzewodzącą. Już tutaj mam wszystko z boku przygotowane. Co to w ogóle jest za laptop? No pewnie was zdziwi, że jest to w sumie już dosyć leciwy laptop, bo jest to 7-letni Lenovo Z580, który na pokładzie ma grafikę GeForce M630 GT i jeszcze ma dodatkowo zintegrowaną grafikę od Intela, to jest Intel 4000. Procesor tutaj, ten laptop posiada Intel i5 trzeciej generacji 3210. Jest to dwurdzeniowy model, czterowątkowy. Pewnie się będziecie zastanawiać, jak sobie daje radę ten model przy filmach właśnie wideo, które wam zamieszczam, które edytuję i ewentualnie przy pracach blogowych. No jeżeli chodzi o prace blogowe, to ten model świetnie się sprawdza, chociaż na zewnątrz to, jak widzicie, matryca jest błyszcząca, odbija się od niej światło. No i jeżeli jest na zewnątrz słońce, świeci dosyć mocne słońce, nic niestety na niej nie widać. Natomiast jeżeli chodzi o filmy, no akurat na tym programie, którym pracuję, czyli Adobe Premiere Pro, potrafi się czasami nieco przywiesić, czasami bardzo przyklatkować. No ale czemu tu się dziwić? W końcu to jest już 7-letni laptop, tym bardziej, że to, kiedy on został wypuszczony przez Lenovo, nie był wtedy jako z tej najwyższej półki, czyli bardziej z takiej półki średniej, no ale jednak daje radę, no jeżeli chodzi o materiały w jakości Full HD, natomiast w jakości 4K, no powiem wam, że no nie jest tak dobrze jak Full HD. No jednak tutaj przydałby się znacznie, znacznie może lepszy procesor. Grafika no już niekoniecznie, ale procesor i w szczególności dysk twardy, bo tutaj dysk twardy mam wielkości 1 terabajta. No i oczywiście jest to 2,5 cala dysk Samsunga o obrotach 5400, także no nic co by tutaj nie pomagało zbytnio do tworzenia filmów, ale jak widzicie daje radę, materiały nie są takiej złej jakości. No YouTube wiadomo, że zawsze popsuje. No a cóż, weźmy się do pracy. Zobaczmy, jak to będzie szło. Oczywiście najpierw będę musiał laptop rozebrać. Najpierw będę musiał zdemontować klapę serwisową. Później rozkręcić tutaj ten cały bok. Wyjąć klawiaturę. No i że będę musiał się dostać ogólnie do całej płyty głównej. Bo jedynie tak będę mógł zdjąć układ chłodzenia i zastosować nową pastę termoprzewodzącą. Kiedy był ostatni raz ten laptop serwisowany? No powiem wam, że to było około 3 lata temu. Miał zmienianą pastę termoprzewodzącą. Natomiast czyszczenie chłodzenia wykonywałem regularnie, co około miesiąc, czasami co dwa. No akurat o tyle to jest dobre rozwiązanie, że wystarczy zdjąć tą klapę serwisową. I mamy dostęp do części wentylatora, co nawet widzicie tutaj, o, odznaczył się ślad od wentylatora, to jest już kurz. No obecnie on nie był czyszczony chyba z 4 miesiące, bo już tak przedłużałem. No cóż, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zacznijmy najpierw od zdjęcia klapy serwisowej, wykręcenia jej. Trzyma ją tylko jedna śrubka. I po wykręceniu tej śrubki
Możemy zdjąć klapę serwisową. Tak, i oto cały widok wnętrza laptopa. No tak wygląda środek tej klapy. Jak widzicie, nawet po nieczyszczeniu około 3 miesięcy, może nawet więcej, nie jest tak źle. No chłodzenie jeszcze by wytrzymało pewnie z kilka miesięcy. Jednak tutaj to jest uzależnione, jak czysty mamy układ chłodzenia, od tego, w jakich warunkach w ogóle tego laptopa przechowujemy. No mi akurat tutaj, jak spojrzycie, zrobię wam zbliżenie. Wcale nie jest jeszcze tak źle, no ale jednak pasta wydaje mi się, że już jest skostniała. No jednak wymaga wymiany. No dobrze, pozostało wykręcić, zdjąć całkowicie dysk twardy, który jest właśnie tutaj zlokalizowany. Pamięci RAM to są akurat literki trójki. No i cóż, kartę sieciową, napęd optyczny i trzeba będzie całą tą budowę zdemontować. No cóż, wykręcamy. Okej, jedziemy z tym. Okej, dotrwaliśmy do momentu, kiedy już ta płyta jest wyjęta. No, jak na 3 lata w ogóle nie rozkręcanie laptopa nie jest wcale tak źle. Kurzu jest jedynie śladowa ilość. No i sam układ chłodzenia też nie wygląda jakoś specjalnie źle, ale jednak, no jednak mówię, minęły 3 lata. No i dobrze by było tę pastę termoprzewodzącą wymienić, tym bardziej, że tutaj zarówno zastosowano pastę termoprzewodzącą na rdzeniu karty graficznej, jak i rdzeniu procesora. Także no, jeżeli pasta byłaby przyschnięta, zaschnięta, no to jednak odbije się to na karcie graficznej i na procesorze. Jaką pastę wcześniej zastosowałem, taką samą praktycznie będę montował teraz. Nie jest wcale jakaś specjalnie droga pasta termoprzewodząca, ale według recenzji, opinii innych użytkowników spełnia bardzo dobrze swoje zadanie. Jest to pasta firmy AAB TG3. No sama ta strzykaweczka ma wagę 1 grama i wystarcza na zaaplikowanie do około 2 laptopów. Czasami nawet i uda się do 3. No jest to całkiem niezła pasta, nie kosztuje majątku. Ja, jeżeli dobrze pamiętam, to kupowałem ją za około 12 zł. No i jeszcze trzeba doliczyć przesyłkę.
No a jednak porównywana jest do tych znacznie droższych. Przejdźmy do rozkręcenia układu chłodzenia. Zobaczymy, jak to wygląda w środku pod tym układem chłodzenia. Ok, jak widzicie, jest już radiator wykręcony. W sumie jego demontaż wyszedł całkiem łatwo. A sama pasta... Co mogę powiedzieć o samej paście, która była w tym laptopie 3 lata? Oczywiście tego laptopa używam codziennie. No, pasta ogólnie powiem wam, że nie jest w jakimś jeszcze złym stanie. Mogłaby w sumie jeszcze troszeczkę posłużyć, zostać. No, minimalne jednak skamieniałości już się zaczęły tworzyć. Chociaż nie jest jeszcze, widzę, że w takim złym stanie. Ale już jak i tak, skoro cały laptop rozkręciłem, to i tak trzeba wymienić na nową pastę. W ten sposób już by to nie działało, to tak się nie powinno robić w ogóle. Jeżeli już rozkręcamy laptopa, to musimy jednak pastę nałożyć także od nowa. I pozostało praktycznie w tym przypadku zdemontować cały ten układ chłodzenia. Mogę wam teraz pokazać, jak ja czyszczę układ w ogóle chłodzenia i wszelkie wentylatory w komputerach. No, najlepiej jest do tego użyć w sumie szczoteczki do zębów, bo to jednak jest chyba jedna z najtańszych i najlepszych metod czyszczenia. Oczywiście dobrze by było użyć jakiegoś sprężonego powietrza w puszce na przykład, czy też czasami starsze odkurzacze widziałem, czy nawet i te nowsze mają tak zwany wydmuch z odkurzacza, że zamiast wdmuchiwać powietrze, to wydmuchują. No, to też bardzo dobra metoda, jednak pamiętajcie, że wszelkie czyszczenie tych radiatorów powinniśmy wykonywać na odłączonym zasilaniu, odłączonej oczywiście wtyczce wentylatora od płyty głównej, no bo pamiętajmy, że jednak wentylator podczas swoich obrotów działa w tym przypadku jako prądnica. No i po prostu w najgorszym przypadku moglibyśmy uszkodzić nasz laptop, płytę główną. Mogłoby tutaj gdzieś pójść przepięcie. No i w efekcie laptop by mógł nam się już więcej razy nie uruchomić. Często zdarza się takie coś właśnie zrobić osobom, które chcą na szybko przeczyścić swój komputer. No i później zdziwienie, że czemu on się w ogóle nie uruchamia. Przed procedurą czyszczenia wszystko działało. No, bardzo często właśnie powodem jest to, że nie wypinamy tej wtyczki, która służy do zasilania wentylatora i jego regulacji obrotów. No i w efekcie, że kiedy dmuchamy tym powietrzem, wentylator się rozpędza i oczywiście cały ten prąd, który generuje w siebie, idzie w płytę. No jeżeli płyta ma jakieś zabezpieczenia polaryzacyjne, no to wtedy wytrzyma. Ale jeżeli trafimy na tak zwaną gorszą sztukę, czy w ogóle producent nie myślał o takim sposobie zabezpieczenia płyty, no istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że po takim sposobie czyszczenia płyty już nie uruchomimy. No dobrze, pozostało mi to wyczyścić. Oczywiście tym zajmę się na dworze. Wam pokazał, o już nawet widać, troszeczkę zaczęło wychodzić z tego wentylatora kurzu. No i to wszystko oczywiście na dworze do wyczyszczenia szczoteczką i ewentualnie powietrzem sprężonym w puszce. No dobrze, widzimy się za chwilę, jak tutaj wyczyszczę to wszystko z tej pasty i jak to będę nanosił. Ok, jestem już po operacji czyszczenia układu chłodzenia. No powiem wam, że na początku nie spodziewałem się, wyglądało wszystko, że nie było tak dużo kurzu, a jednak spójrzcie teraz na zdjęcie, jednak tego kurzu była znaczna ilość. Tak się prezentuje cały układ po wyczyszczeniu. Jest przedmuchany, wyczyszczony, właśnie oto tą szczoteczką i tą szczoteczką. I cóż, no zostało złożyć to wszystko w całość, nanieść nową pastę termoprzewodzącą i złożyć laptopa, zobaczyć, czy się uruchomi. I pewnie będziecie ciekawi, jak taka pasta po 3 latach codziennego użytkowania będzie schodziła.
No już tutaj sobie wcześniej pozwoliłem z procesora ściągnąć, ale zostawiłem specjalnie oryginalną pastę, która została na rdzeniu procesora graficznego. Powiem wam, że no, w sumie dosyć dobrze schodzi. Nie spodziewałem się, że będzie tak dobrze schodzić. Dużo osób ostrzega, że już po takim czasie, że niektóre pasty to już nawet po roku kostnieją, twardnieją, ale o, jak widzicie, bardzo łatwo w sumie schodzi. Nasączyłem patyczek alkoholem izopropylowym i jak widzicie, bardzo łatwo w sumie mi ta pasta schodzi z rdzenia. Zostało to w tym przypadku starannie oczyścić, żeby nie było pozostałości starej pasty. I pasta termoprzewodząca jest już całkowicie położona na rdzeniach, przykrywa całe rdzenie. I taką właśnie metodą wszystkie rdzenie kart graficznych czy procesorów pokrywam. No i według mnie to się sprawdza bardzo dobrze. Po dociśnięciu chłodzeniem ta pasta bardzo dobrze powinna się ułożyć na miedzianych rurkach termoprzewodzących, tych ciepłowodach, i całość powinna dobrze działać. Pozostało to zmontować. Zobaczymy, jakie będą temperatury na koniec po zmontowaniu. Ok, no i mamy laptopa już złożonego. Zobaczcie tutaj na ekran, wam spróbuję zrobić teraz zbliżenie. Laptop już jest ponad godzinę na chodzie. Tak prezentują się temperatury. Zobaczmy, ile jest tak naprawdę na chodzie zupełnie. Mamy 1 godzinę, 53 minuty. Oczywiście teraz jest na postoju, ale jednak wcześniej był obciążany filmami w Full HD i w 4K. No i po takim czasie zobaczmy jeszcze raz. No na postoju praktycznie jeszcze przesyłam tutaj film właśnie na YouTube. Procesor na pierwszym rdzeniu, jak i drugim, ma 50 stopni, waha się do 49. No i dioda jeszcze PCH, czyli mostek północny, ma 63 stopnie, natomiast dysk 48. No dysk, no wiadomo, w tej konstrukcji jest ciasno zabudowany i jakieś większe obciążenie dysku, właśnie tak jak przesyłanie filmu czy ewentualnie inne tutaj rzeczy, które obciążają dysk, tak jak wyświetlanie filmów 4K, no znacznie jednak podwyższają jego temperaturę. Jednak to jest dysk 1 terabajt. No także głowica musi się nieźle napracować, że to jest dysk talerzowy. No tu jeszcze mogę wam pokazać, że pamięci mam 8 giga, przez czego jeszcze 100 MB pewnie sobie wzięła karta zintegrowana graficzna. No tak to wygląda. Obecnie procesor pracuje z prędkością 2,86, czyli niezupełnie pełnym taktowaniu, bo na jednym zegarze może mieć 3,1 GHz. Natomiast jeżeli w Turbo Boost by sobie porozkładał na dwa rdzenie, to wtedy 2,9 GHz. No a to jest oczywiście procesor dwurdzeniowy, czterowątkowy. No i jego minimalne taktowanie to jest 2,5 GHz. Powiem wam, że znaczna jest różnica. Nie tylko w temperaturach, bo jednak laptop znacznie się wyciszył, pracuje znacznie ciszej niż przed czyszczeniem. Jak najbardziej wyszło na plus. Mam nadzieję, że teraz kolejne materiały będę mógł nieco wam szybciej udostępniać, bo jednak to troszeczkę było uzależnione też i od laptopa, no bo jednak widziałem, że
Czułem, że przegrzewa się znacznie szybciej, jednak ten trotling znacznie częściej łapał. Wentylator prawie wył już przy tworzeniu filmów Wado Premier. Mam nadzieję, że zobaczymy się już niedługo w kolejnym filmie. Dziękuję za oglądanie, jak i za każdą subskrypcję. Dziękuję, że jesteście ze mną. Pozdrawiam Was. Cześć.